winie życia będę widział Boża. Obroty mnie więzy śmierci do siebie mnie pędzą kłani. Ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Krainie życia będę widział Boga. Panie, z łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca, by w niedoli on mnie wybawił. Krainie życia będę widział Boga. Uchronię bowiem duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodzić w obecności Pana, w krainie żyjący. Krainie życia będę widział Boga. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem, przyszedł do swego miasta. Oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone ci są twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: stań i chodź? Oto, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże, idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnęły lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, może byliście wielokrotnie już na jednej mszy prymicyjnej, przyjmowaliście błogosławieństwo prymicyjne. Ja miałem okazję rozmawiać z wieloma prezbiterami. Często oni oczywiście tacy na tej mszy świętej rozradowali, w ogóle pełni szczęścia, że księdza: teraz seminarium skończone, teraz jest piękne kapłańskie życie. Jedna siostra zakonna też tak mówi: no teraz 9 lat formacji w zakonie, teraz to już w ogóle życie otwiera się otworem, wszystko pójdzie z góry. Kochani moi, jest dokładnie odwrotnie. Często tym młodym ludziom mówię: słuchajcie, teraz przed wami tak naprawdę zaczyna się życie. Zaczyna się kapłaństwo, zaczyna się tak naprawdę prawdziwa szkoła życia. Tak samo małżonków, kiedy spotykam zakochanych małżonków, oni tacy rozkochani w sobie, przytulają się, całują się, mówią: księdza, teraz już sakrament małżeństwa będzie wszystko w różowych kolorach, w sensie teraz tak naprawdę zacznie się dla was żyć. Ja nie wiem, czy Abraham, który odpowiedział Panu Bogu na to wyzwanie, żeby wyruszyć z Ur Chaldejskiego i który zostawił tą całą ziemię i wyruszył z tymi wszystkimi owcami, zdobytkiem, tam, gdzie Pan mu wskazywał miejsce, czy miał świadomość, że teraz już tylko będzie pod górkę. I że go spotkają takie doświadczenia, że mu się nawet w głowie nie przyśniło to. Moi drodzy, często jest tak, mamy takie wrażenie, że jak się z wierzącym człowiekiem, to w tej naszej wierze jest tak, że musimy tylko przeżywać
łaskanie Pana Boga, widzisz tak fajnie w tej naszej wierze, w tej naszej modlitwie, że teraz, kiedy będziemy się modlić, że w ogóle Pan będzie taki bliski, obecny. I słuchajcie, okazuje się, że moi drodzy, ktoś, kto wybiera drogę Pana Boga, to nagle przychodzi mu przysiędza tragedia, nie? Pokusy, myśli nieczyste, tu mnie coś atakuje, tu w ogóle nie trafi nam przy świętej skupić. Czy w ogóle, jak to jest z tym wyborem Pana Boga, czy jak ja wybiorę Pana Boga, czy to naprawdę musi być tak ciężko w życiu? Kochani, od razu ostrzegam, jeżeli ktoś z Was naprawdę na serio wybrał Pana Boga w swoim własnym życiu, to nie będzie w życiu miał łatwo. Bo moi drodzy, jeśli się wchodzi na drogę rzeczywiście prawdziwego życia Bożego, prawdziwej relacji z Panem Jezusem, to słuchajcie, to ta relacja będzie niejednokrotnie poddawana próbie. W sensie Abraham, to co przeżył, to w ogóle nie mieściło mu się to w głowie, bo nagle znając Pana Boga, który jest Bogiem życia, który jest Bogiem miłości, słyszę, że ma teraz iść i swojego własnego syna, który był mu jedyny, wymodlony, którego oczekiwał wiele lat, którego Pan Bóg obiecał, nagle Pan Bóg każe robić coś, co jest w ogóle przeciwieństwem tego, czym w istocie jest natura Pana Boga. Zobaczcie, ile musiało to kosztować Abrahama, żeby teraz iść swojego własnego syna ofiarować, właściwie go zabić swoimi własnymi rękami. Czasem, drodzy bracia i siostry, tak jest w naszym życiu, że Pan Bóg chce coś, co w ogóle wykracza poza moje ludzkie oczekiwania, co w ogóle każe mi stawiać pytanie, czy ten Pan Bóg, który mi każe coś robić, czy jest w ogóle tym Panem Bogiem, którego ja poznałem na początku mojej drogi. Zobaczcie, matka Teresa z Kalkuty, wprawdzie dzisiaj wspominamy błogosławioną Teresę Leduchowską, której życie nie było tak skomplikowane jak matki Teresy z Kalkuty. Matka Teresa z Kalkuty była świetną nauczycielką. Słuchajcie, nagle objawienie gdzieś tam w pociągu, decyduje się, żeby zostawić życie nauczycielki, decyduje się pojechać do Kalkuty, jest przekonana na 1000%, że to ma być to. Jest pewna. Zakłada swój własną wspólnotę. Słuchajcie, nagle ciach z nieba przez 50 lat przeżywa stan totalnej ciemności. A kim ten Pan Bóg jest, że w ogóle tak nam utrudnia to życie? Kochani moi, to wszystko po to, żeby w nas wzbudzić prawdziwą ufność, żebyśmy się nie wbili w taką pychę, bo gdyby Pan Bóg dał nam odrobinę takiej radości, która nam będzie towarzyszyć w niebie, to byśmy, słuchajcie, wszyscy siedli na laurach, byśmy już żadnej medytacji nie prowadzili, żadnej rekolekcji, żadnej pracy nad sobą, byśmy się tak rozkochali w Panu Bogu, rozkoszowali tym, tą śmietanką życia duchowego, żebyśmy, słuchajcie, popadli w pychę, w lenistwo duchowe, byśmy już nic w życiu nie robili. A Pan Bóg zna nasze możliwości i wie, że musi nam dać czasem takiego kopa w tyłek, żebyśmy, moi drodzy, to życie na serio potraktowali. Kochani moi, jeżeli w Twoim życiu przeżywasz jakieś chwile strapienia, chwile, że czujesz, że masz na plecach wiary, który waży 30 kilo, 40, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Jeżeli czujesz, że Pan Bóg prowadzi cię taką drogą, która jest wbrew czasem sobie, że właściwie wszystko ci się nie układa, że chcesz zupełnie coś innego, a Pan Bóg cię prowadzi taką drogą, która jest dokładnie odwrotnością tego, co chciałbyś robić, to znaczy, że to jest dobra droga i Pan Bóg wie lepiej. Tylko oczekuj od siebie tych słów, które wypowiedział nie tylko Abraham, ale które wypowiedział paralityk z dzisiejszej Ewangelii. Jezus do paralityka: ufaj Synu, ufaj Synu. Założy się, że paralityk, który odzyskał zdrowie, wcale nie miał łatwego życia. Nosili go na łożach, na łożu, spuszczali go przed Jezusa, miał się dobrze, nie musiał nic zrobić, nie musiał pracować. Kochani, byśmy mieli zobaczyć historię paralityka, byśmy może mieli opisać historię paralityka, którego życie trwało jakoś tam jeszcze po tym paraliżu dalej, to być może byłoby to życie człowieka nieraz utrudzonego swoim zdrowiem. Bo było mu na pewno o wiele wygodniej, kiedy był noszony, kiedy wszyscy się nad nim pochylali, współczuli mu. Teraz musiał zadbać o swoje własne życie. Musiał wziąć swoje życie w garść, tak naprawdę o nie wziąć za nie odpowiedzialność. Także i ty, wejdź za swoje życie odpowiedzialność. Bądź jak Abraham, który nie pyta się, po co, dlaczego, jak,
ale zdaje się całkowicie na Pana Boga. Amen. Zapłacić.